Monia, myślę, że nie róbmy patologii, nie róbmy żadnych walk kobieta z mężczyzną, bo to nie ma sensu. Już do takiej doszło i wiemy, jak się skończyła, więc to jest totalny bezsens. Dominika, ty chciałeś w końcu coś powiedzieć, no to masz teraz swój czas. No ja mam swój czas, tylko chciałabym mieć swoje pytanie. No to powiedz mi w takim razie, nie wiemy na razie oficjalnie, kto jest twoją rywalką, czy jesteś zadowolona i czy to będzie dla ciebie jakiekolwiek wyzwanie. Czy byś wolała zmienić na najlepszą polską dziennikarkę Monikę Laskowską? No, jeszcze polską dziennikarkę? Czy chciała zmienić? Siedzi tutaj, po twojej prawej. Kasio, to jest pierwsza osoba, ja która jest w kosmosie już. Dobra, Dominika, ja wiem jedną rzecz. Jak już wygram tą walkę, a wiem, że ją wygram w tym momencie, to idziemy na melanż. Dominika długo nie wytrzyma. Idziemy na melanż, bez kitu. Idziemy na... wspólne... Dominika, powiedz, jesteś już w kosmosie? Nie powiem, że budę, żeby nie było wspólnego, wiecie... Aż żałuję, że Mielona alkoholu. Też nie jest tutaj. Piotr Kaluski, idziemy na wspólne picie alkoholu. Do białego rana. Albo słucham? Dwóch. Tylko mefedron, Dominika, teraz już tylko mefedron. Słucham? Weź walkę z Beatą Kozidra. Pośpiewać razem. Beata Kozidra to jest moja idolka z czasów dzieciństwa. Dobra, Dominika, chodź. Dobra. Nigdy w życiu bym nie wzięła czegoś takiego. Siadaj, Dominika. Bagieta, ja Bagieta, jak myślisz, ile tutaj musiało zostać wypitego alkoholu? Już jeszcze może raz, jeszcze raz. Wody może jakbyśmy jak myślisz, poprosili. Ile alkoholu tu musiało zostać wypite? Moim udziałem? Nie, z Dominiki. No, nie, zaraz. No to Bagieta. Już jest grubo. Ona już jest w kosmosie na Marsie. A było nam proponowane coś. Ja jeszcze chciałem dodać. Dominiki. Bagieta, a powiedz mi, jak się czujesz jako... Chciałem dodać. No nie jesteś faworytem. Nie jestem faworytem? Kapela chce coś powiedzieć. Ha. Wreszcie. Chciałem powiedzieć, że robię sparingi z dziewczynami i lubię sparować z dziewczynami, ale publicznie tak... Ale wolisz walić konia komuś. Tak, tobie. Będziesz walił, kurwa, i to dzisiaj. A Piotrek woli ruchać mnie w dupę. Swojemu chłopakowi. Kocik. O kurwa, tu mieszanka poszła. A ty zawsze jesteś taką obrzydliwą osobą? Zawsze po prostu lubisz się znęcać? Widzę, że się po prostu... przyzwyczajasz do miejsca, w którym będziesz. Ale powiedz mi, bo masz mnie zrobić 10 sekund, to byś mnie wyruchał też 10 sekund tak szybko? Poświęcę ci trochę dużo. Dobra, pozdrawiamy Łukiego z ekipy Bagiety. To będzie czworokąt, kurwa, dzięki teraz. Za streama,